Kolejny zmasowany atak rakietowy Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną oraz przygotowania do świąt wielkanocnych w czasie wojny. O tym i nie tylko opowiemy w studiu Lwów. Andrzej Końko, witam i zapraszam. Dziś w programie raport z obrony kraju. Mieszkańcy Odesy w obliczu wojennej rzeczywistości. Paczki wielkanocne dla Polaków na Ukrainie. To kolejny dzień wojny. Najcięższe walki nadal toczą się na zachód od zajmowanych przez Rosjan Awdijewki i Bachmutu. Wróg szturmuje też kierunek Kupiańsko-Łymański na pograniczu obwodów Donieckiego, Ługańskiego i Charkowskiego, a także obwody Zaporowski i Chersoński. 5 osób zginęło, a 8 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy. Uszkodzeniu uległ 8-piętrowy budynek mieszkalny i hala produkcyjna jednego z charkowskich przedsiębiorstw. 22 marca rosyjscy najeźdźcy dokonali zmasowanego ataku rakietowego na obiekty infrastruktury energetycznej. W kierunku Ukrainy wystrzelono 60 dronów typu Shahed i prawie 90 rakiet. Kilka pocisków trafiło również w budynki mieszkalne, m.in. w Charkowie, Zaporożu, Dnieprze, Sumach i Krzywym Rogu. Jest wielu zabitych i rannych. Wybuchy było słychać także w obwodach kijowskim, chmielnickim, połtawskim i lwowskim. To jeden z największych ataków Rosjan na infrastrukturę energetyczną od początku inwazji na Ukrainę. W niedzielę Rosjanie zaatakowali rejon stryjski w obwodzie lwowskim. Wystrzelono 20 rakiet i 7 dronów szturmowych. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość pocisków. Niestety kilka trafiło w obiekty infrastruktury krytycznej. Władze miasta i obwodu lwowskiego poinformowały, że wybuchł pożar, który ugaszono dopiero po ponad 13 godzinach. Nie ma informacji o ofiarach. Realny i pełny zachęt od rosyjskich rakiet. Pełna obrona przed rosyjskimi rakietami i dronami jest możliwa tylko przy politycznej woli partnerów. Każdy dzień wykorzystujemy do przekonywania o konieczności ochrony ukraińskiego nieba. Rosyjski terror wobec Ukrainy trwa, bo brak politycznych decyzji dotyczących przekazania systemów obrony powietrznej. Wszyscy partnerzy wiedzą, czego potrzebujemy oraz kto powinien podjąć decyzję ratującą życie. O dostarczeniu większej liczby pocisków artyleryjskich do systemów obrony przeciwlotniczej rozmawiali w niemieckiej bazie Ramstein ministrowie obrony państw Zachodu. W spotkaniu uczestniczył też szef ukraińskiego resortu obrony Rustem Umierow. Przetrwanie Ukrainy jest dziś zagrożone, a bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych narażone na ryzyko. Nie mamy ani jednego dnia do stracenia. Dlatego uważam, że pomoc wojskowa i amunicja muszą nadal płynąć do Ukrainy. To jest kwestia przetrwania i suwerenności tego kraju. To jest kwestia honoru i bezpieczeństwa Ameryki. Również Unia Europejska zapewnia Ukrainę o dalszym wsparciu wojskowym i finansowym. Dozbrojenie napadniętego kraju było jednym z głównych tematów unijnego szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy zgodzili się też, by przekazywać władzom w Kijowie zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów w wysokości 3 miliardów euro rocznie. Odesa na południu Ukrainy jest obecnie jednym z najbardziej ostrzeliwanych miast. Prawie codziennie są tam alarmy rakietowe. Rosyjskie rakiety i drony nadlatują z okupowanego Krymu. Mieszkańcy Odessy dotkliwie odczuwają skutki wojny. 15 marca Rosja przeprowadziła największy pod względem liczby ofiar atak rakietowy na miasto. W wyniku ostrzałów zginęło 21 osób, a ponad 70 mieszkańców zostało rannych. Jest to po prostu bestiarska akcja Rosji ze względu na to, że druga rakieta była wypuszczona w akurat po pierwszej w te same miejsce. Naprawdę w takie momenty zawsze jesteśmy przy komórkach i staramy się sprawdzić, czy jest wszystko w porządku z naszymi najbliższymi. W Odesie nadal mieszkają Polacy, udzielają pomocy swoim rodakom oraz żołnierzom walczącym na froncie. Staramy się wspierać się nawzajem. To jest bardzo ważne, ponieważ będąc razem możemy więcej. W taki sposób pomagamy nie tylko Odesie i mieszkańcom polskiego pochodzenia w Odesie, ale również jeździmy do obwodu chersońskiego, obwodu mikołajowskiego. Pomagamy polskim wioskom, które tam zostały. Mimo ciągłych alarmów, konieczności przebywania w schronach, wyczerpania fizycznego i psychicznego, dzieci i młodzież cały czas biorą udział w weekendowych spotkaniach w siedzibie Związku Polaków imienia Adama Mickiewicza. Żyjemy od alarmu do alarmu przeciwlotniczego, ale tak naprawdę cieszymy się każdą spokojną minutą. Bardzo jest trudno dzieciom skupić się na nauce, bo takich długotrwałych nocnych alarmach,
ale robimy, co jest w naszej mocy dla naszej młodzieży, dla naszej przyszłości, dla przyszłości Ukrainy. Odessa to trzecie co do wielkości miasto na Ukrainie. Przed wybuchem pełnowymiarowej wojny mieszkało tu ponad 1 000 000 osób. Obecnie pozostało niespełna 700 tysięcy mieszkańców. Przed świętami wielkanocnymi do Polaków na Ukrainie, którzy mimo wojny zostali w domach, dotarły świąteczne paczki od rodaków z Polski. Przywieźli je i rozdawali wolontariusze ze stowarzyszenia Odra Niemen. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Dzień dobry. Pani, do pani z życzeniami świątecznymi. Paczki wielkanocne przywiezione z Polski zostały rozdane osobom chorym, potrzebującym, emerytom oraz rodzinom wielodzietnym. To żywność, produkty higieniczne oraz artykuły chemii gospodarczej. Dziękuję bardzo tym wszystkim dobroczyńcom z strony polskiej. Pracując w szkole, no bo 46 lat w szkole, to szkoła zawsze odczuwała właśnie tą poparcie ze strony polskiej i ze strony wyjazdów dzieci na kolonie i za te właśnie takie zaproszenia nas, nauczycieli, na kursy różne i odwiedzanie nas. Bardzo mi ciężko i dziękuję bardzo o pomoc. Bardzo często pani Krystynka przyjeżdża i mnie pomaga. To jest naprawdę dla mnie bardzo wielka pomoc. No i dziękuję wam serdecznie, że pamiętacie, że przychodzicie do mnie. 3 busy z darami dotarły do potrzebujących Polaków ze Lwowa, Glinian oraz Czortkowa. Jest to czas trudny, czas ciężki, mimo że przedświąteczny, jednak niebezpieczny. Pomimo tego nasi wolontariusze, dary, które zebraliśmy w Polsce, dzisiaj reprezentujemy oddział podkarpacki, oddział mazowiecki i oddział dolnośląski. Przywieźliśmy około 4,5 tony artykułów spożywczych, chemii, elementów medycznych, środki chemiczne, plecaki dla dzieci, artykuły szkolne, piórniki, zeszyty. We Lwowie paczki od rodaków z Polski rozdawali wolontariusze ze stowarzyszenia Odra Niemen Dniestr. Chcemy podziękować naszym przyjaciołom z Odry Niemen, którzy nie zważając na to, że już niestety drugi dzień, drugą noc są takie masowe ostrzały, nie bali się, nie zrezygnowali z tych wyjazdów i przyjechali, przywieźli dary dla Polaków, którzy mieszkają tu we Lwowie. Wielkanocne paczki dla Polaków na Ukrainie zebrano w ramach akcji Rodacy Bohaterom. Bardzo ważne jest to, że dzisiaj przyjeżdżam na Ukrainę, ponieważ solidaryzujemy się z Polakami żyjącymi tu na Ukrainie. To właśnie to jest ten akcent, że my pamiętamy o was i wspieramy was w tych trudnych czasach, które są obecnie przed wami, ale też przed nami, bo jesteśmy jednym narodem, który musi się wspierać. Stowarzyszenie Odra Niemen od wielu lat wspiera Polaków na Ukrainie, organizując zbiórki i akcje charytatywne. Wierni obrządku rzymskokatolickiego rozpoczęli najważniejszy okres w liturgii chrześcijańskiej – Wielki Tydzień. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową we lwowskich kościołach miejscowi Polacy poświęcili palmy. Z kamerą Studia Lwów odwiedziliśmy parafię świętego Antoniego. Przed kościołem świętego Antoniego na Łyczakowie sprzedawano palmy z gałązek wierzbowych ozdobione suszonymi kwiatami i zielonymi roślinami. Były też te rozprowadzane przez działającą przy parafii młodzież franciszkańską. Robiliśmy palmy ręcznie robione. Ceny jest niewyznaczone. Do tej skarbonki ludzie rzuca pieniędzy. Potem te pieniądze pójdą na front, na pomoc żołnierzom. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. Posługę duszpasterską w kościele sprawują ojcowie franciszkanie. Dużą popularnością cieszą się tu msze odprawiane z myślą o najmłodszych. Tak było również podczas Niedzieli Palmowej. Przed wejściem do kościoła zgromadziły się całe rodziny. Sanktuarium świętego Antoniego jest miejscem wyjątkowym. Zabytkowego barokowego kościoła nie zamknięto w czasach komunistycznych, dlatego w parafii udało się zachować wielopokoleniową tradycję. Ostatnie noce są u nas w Lwowie niespokojne, ale nie patrząc na nocne ataki, przechodzimy tutaj do naszego kościoła tradycyjnie w palmową niedzielę, aby poświęcić palmę i powiedzieć: palma bije, nie zabije, za 6 noc Wielka Noc. Po zakończeniu uroczystej mszy ogłoszono konkurs na najpiękniejszą palmę zrobioną własnoręcznie przez dziecko. Pierwsze miejsce zajął Jakub Nuckowski. Dzieci robili palmy sami, sami mieli pomysł. Z tatem chodzili do lasu zbierać
zbierać gałązki i tak dalej. No było mokro, było błoto, ale nas to nie zatrzymało na tym, żeby pójść do lasu i nazbierać młode pęgi basiek, czerwonej wierzby. W najbliższą niedzielę wierni obrządku rzymskokatolickiego na Ukrainie będą obchodzić Wielkanoc. Życzymy tutaj ze Lwowa przede wszystkim pokoju i dobra, tak po franciszkańsku, bo to jest nasze hasło i myślę, że to jest dzisiaj najbardziej wszystkim nam potrzebne, tutaj mieszkańcom Ukrainy, przeżywającym wojnę, ale też wszystkim, którzy są gdziekolwiek na świecie, to najbardziej potrzebny jest pokój i dobro, a to przynosi Jezus. Natomiast Wielkanoc w obrządku wschodnim przypada w tym roku 5 maja. XVIII-wieczna figura świętego Jana z Dukli, wieńcząca kopułę studni na dziedzińcu dawnego klasztoru Bernardynów w Lwowie, wróciła po renowacji. Prace konserwatorskie wspólnie realizują Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika i władze miasta. Zabytkowa studnia z figurą świętego Jana z Dukli znajduje się przy dawnym kościele Bernardynów. Obecnie to grecko-katolicka cerkiew świętego Andrzeja. Odnowiona figura patrona miasta znów cieszy oczy mieszkańców. Często przychodzę tutaj w drodze do pracy, zawsze zwracam uwagę na tę studnię. Bardzo ładnie, dobrze, że jest odnowiona. To ważne dla utrzymania wizerunku miasta. Prace restauratorskie są prowadzone przez polską firmę z polsko-ukraińskim zespołem konserwatorów. Figura świętego Jana była dużo zniszczona, było dziurek, ona była stara, zniszczona była od słońca, od mrozu i takie podobne, ale udało się naprawić, pospawali, pozmocniali, obrobili, pozolocili. Teraz można powiedzieć spokojnie, że ona będzie stojała jeszcze nie jedne 100 lat. Renowacji została poddana nie tylko rzeźba świętego, ale i bogato zdobione wnętrze rotundy. Trudno było rozpoznać, co tam jest na tych malowidłach, bo byli na tyle zniszczone nie tyle od zamykania, bo kopuła chociaż zamykała też, ale od tego, że ta temperatura była tam zawsze bardzo nieodpowiednia i oni się po prostu tam niszczyli, ale tam są malowidła z życiorysu świętego Jana z Dukli i teraz będą rozpoznawalne. Święty Jan urodził się w Dukli koło Krosna około 1414 roku. Wiele lat zakonnego życia spędził we Lwowie. W XVIII wieku został zaliczony w poczet błogosławionych, ale dopiero po upływie ponad 260 lat w 1997 roku był kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. Podczas swego pobytu w lwowskich Bernardynów święty Jan z Dukli, a dawniej nazywany ojciec Jan, pełnił funkcję kaznodzieje i spowiednika. Do końca życia gorliwie pracował, mimo że był bardzo chory, stracił wzrok. Pochowany został w ziemnym grobie, tutaj na dziedzińcu. Cieszył się wielkim kultem, zmarł w opinii świętości. Ze świętym Janem z Dukli wiąże się też kilka lwowskich legend. Według jednej miał uratować Lwów przed Chmielnickim, gdy hetman kozacki szedł na Lwów, zobaczył w obłoku błyszczącą postać mnicha klęczącego gdzieś tam w niebie i to miało go zatrzymać. Taka jest legenda. Figura świętego Jana z Dukli powstała w latach 1748-1755. Jest jednym z przykładów upamiętnienia pierwszego lwowskiego błogosławionego. Na czerwiec tego roku zaplanowano uroczystość odsłonięcia odnowionego zabytku. To wszystko w dzisiejszym Studiu Lwów. Ukraina ciągle walczy i nie poddaje się. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.